Cześć, witajcie, z tej strony Dawid, witam was w kolejnym moim nagraniu. Takim dosyć krótkim, mam nadzieję. Dzisiaj wam pokażę taki dosyć ciekawy patent, bo dla użytkowników Windowsa 11. Jak wiadomo, jak otworzymy jakieś okno i otworzymy sobie katalog jakiś i klikniemy prawym klawiszem myszki PPM, to pojawia się nam to nowe menu. Nie kontekstowe i nie każdemu się to menu podoba. Mi się też specjalnie to menu nie podoba. No ale mamy opcję pokaż więcej opcji. No i pojawia się nam to klasyczne menu. Takie jest starsze, nie? I teraz pokażę wam patent, który spowoduje to, że jak klikniesz... O, przepraszam, będę miał problem z mową. Muszę zatrzymać, bo muszę wziąć napój. Przepraszam was za chwilę, na chwilkę. No, czasami tak mogę przerywać, nie? Jakość mojej mowy to też zależy od dnia, od pogody, może też od wielu czynników. Dobra. Pokażę wam patent, który spowoduje to, że po naciśnięciu PPM pojawi nam się to menu. Od razu to klasyczne. Więc nie przedłużając, przechodzimy do sedna sprawy. Otwieramy przeglądarkę i trzeba pobrać specjalny program, który już modyfikuje rejestr tak systemowy, tak, żeby właśnie pojawiało nam się to menu z klasyczna. Więc szukamy w przeglądarce programu Sorum Classic Menu. O! Windows 11 Classic Context Menus. Menu. To pierwsze, od sorum.org. Link dostaniecie w opisie. Pobieracie to narzędzie. Na sam dół zjeżdżacie strony, klikacie download. Direct download, czyli bezpośrednie pobieranie. No ja już ten program testowałem, dlatego mi pytacie pobrać jeszcze raz. Archiwum, ok. Program jest bardzo malutki, bo ma tylko 110 kB. Otwieramy archiwum i je wypakuję, więc muszę wybrać znowu pokaż więcej opcji i dopiero tutaj mam WinRara, nie? Więc to tutaj jest takie trochę uciążliwe, nie? No ale za chwilę zobaczycie, że to nowe menu, zapomnijcie o nim. Klikacie sobie, wypakuj tutaj, ja mam po angielsku, muszę zmienić ten język. Tego WinRara w końcu. I szukacie sobie Win11 Context Menu i macie ikonę programu. To jest program, to nie jest instalka, tylko to jest sam program już. Otwieracie go najlepiej jako administrator, bo to jest modyfikacja rejestru, więc to wymagane są uprawnienia. Uruchom jako administrator. Klikacie tak, ja mam teraz, wy macie czarny obraz, ale bo UAC, czyli User Account Control, nie jest rejestrowany przez OBS-a. Więc no, klikacie tak, albo wprowadzacie hasło administratora, jeżeli macie konto ograniczone. Nie? I po tych operacjach pojawia nam się takie malutkie okienko. I tu mamy trzy opcje. W zasadzie cztery. Enable Win11 Classic Context Menu Style. Enable Win11 Default Context Menu Style. Restart Explorer. I Menu. I teraz wybieracie pierwszą opcję. Czyli włącz Classic Context Menu. Czyli to pierwsze. Klikamy na to. Pyk. O! Pojawiło nam się teraz taki komunikat: to apply the settings Windows Explorer need to restart. Czyli aby zastosować zmiany, Explorer Windows musi zostać zrestartowany. Do you want to restart Windows Explorer now? Czy teraz chcesz zrestartować Explorer Windows? Musicie kliknąć tak. Się nie bójcie tego, bo to tak brzmi tak trochę niepokojąco. Windows Explorer, ten restart, coś tam, nie? Ale tego się nie bójcie. Klikacie tak. O!
obraz tak mignie na czarno albo na biało i koniec. I pojawi się tam z powrotem okienko, które ewentualnie było otwarte, bo ono zostanie tak jakby zamknięte i otwarte ponownie, bo to tak się cały pulpit musi odświeżyć, nie? Także się tego nie bójcie, bo to jest, że wiem, takie trochę niepokojące, nie? No, no i po zabawie. Program możesz wyłączyć, możesz go nawet usunąć z komputera, możesz niepotrzebny i klikacie sobie, otwieracie na przykład jakiś katalog albo plik, nie? Klikacie prawym klawiszem myszki, PPM, pyk, o, i proszę bardzo, macie klasyczne menu z Windowsa 10. Bez żadnych więcej opcji, bez żadnych tam kombinowania z pokaż więcej opcji i tak dalej, nie? Jest od razu menu pełne, to kontekstowe, nie? No, no i to tyle ode mnie. Jeszcze wam pokażę, jakie tam są inne pozostałe opcje w tej aplikacji. To masz enable. O, właśnie, jak wam się tak stanie ponownie, to się nie wystraszcie tego. Bo ja się też wystraszyłem tego, że będę tym już obecnie skraszony. Nie powinien, bo to jest oświeżenie pobytu. Jeżeli ponownie włączysz sordum, kontakt menu style, po tym jak włączysz ten styl klasyczny, i się odświeży automatycznie pulpit, to jest normalne. Tego się nie bój. Bo to tak możesz się tego wystraszyć, ja wiem. Że coś się skraszowało albo coś takiego, nie? Ale się tego nie bój, bo to jest zachowanie normalne. Bo ten program sobie tam odświeża cały automatycznie ten eksplorator, żeby sprawdzić, co jest dobrze. No i tu masz jeszcze opcję. O, właśnie, tak to jest, znowu się tak stało, tego się nie bój. Enable Win 11 Default Context Menu Style, to sobie możesz ponownie włączyć to, co było i włączyć Restart. Tak, o, takie białe tło jest, znowu się pojawił pulpit i masz klasyczny pulpit, to nowe menu z powrotem, to znane z 11. Jeżeli włączysz tą pierwszą opcję, Classic Contact Menu, Style, Restart, tak. O, i teraz jak włączymy jakiś plik, to mamy normalne menu za pierwszym razem. Nie? Więc to byłoby tyle. Dalej mamy Restart Explorer, to jest właśnie to restartowanie eksploratora plików. Mam, o, menu. Znowu się, bo to się będzie automatycznie restartowało. Dalej, jak był włączony ten program, dalej mamy refresh, czyli odświeżenie pulpitu, command line, czyli jakieś informacje, info na temat twórców programu, donate, czyli dotacja finansowa, kontakt z twórcami, homepage, czyli strona internetowa twórców i about, czyli informacje o samym programie. No, zamkniemy, żeby nam się nie restartował pulpit. No, no i to byłoby tyle ode mnie, nie? Piszcie, czy wam się to przyda. Ja sobie tak zostawię, to menu kontekstowe, klasyczne, ale jakby się po wyłączeniu tego sordum classic menu ten pulpit restartował sam, ale co jakąś minutę, co dwie minuty, to się nie stresuj, tylko wyłącz i włącz komputer. To wtedy to przejdzie. Bo to jest objaw jakiejś tam modyfikacji tam rejestru. Ale to powinno ci przejść. Minąć. Po restarcie, bo ja tak miałem raz. Musiałem nie uruchomić ponownie, tylko wyłączyć system i go włączyć ponownie. Nie? Nie żadne usypianie, hibernacja, tylko wyłączenie systemu. To wtedy przeszło. No. Także, dobra, żegnam się z wami. Do zobaczenia w następnym materiale. Już teraz to spoileruję. W następnym materiale pokażę wam narzędzie, dzięki któremu przywrócimy sobie wstążkę w eksploratorze plików. Tak jak było w 10.
Tak, żeby w 11 była wstążka. No nie jakieś takie proste menu, nie teraz, które tutaj teraz mamy. Bo jest takie narzędzie. Sposób na to. Ale nie od Sornum, tylko od innego twórcy. To bo to program zainstalować, ale potem można się go pozbyć. Ale to o tym będzie następnym razem. Dopiero we wtorek. Prawdopodobnie. A ja się będę z wami żegnał teraz. Piszcie co o tym myślicie. Czy wam to przeszkadza to menu nowe kontekstowe, jak używacie 11, bo osobiście mnie to denerwowało. W końcu znalazłem narzędzie, sprawdziłem, że to działa. Działa, więc pokazałem wam na filmie, nie? Życzę wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Linka dostaniecie do tego programu w opisie. A ja teraz zakończę z wami. Cześć.